Witamy Was z hotelu w Turcji Senzadeyi. Jaka to jest miejscowość? Cześć. Jest niedaleko Alanii. Kotek też przyszedł. Przed miejscowością Pajalar. Tu nie ma pracy zjezdania, ale jak pójdzie się gdzieś, no to są zjezdanie. Tak. Przyjechaliśmy wcześniej, koło 12:00. Ale pan powiedział, że jeżeli chcemy zrobić wczesny check-in, to musimy zapłacić 15 euro. Więc stwierdziliśmy, że nie będziemy płacić. A pan nam powiedział, że jak nie mamy opasek, to nie możemy iść sobie na obiad. Nic nie możemy w sumie robić, tylko musimy czekać. Więc czekamy. Tak, więc czekamy. Mieliśmy jeszcze jakieś jedzenie ze sobą. W hotelach nie można opasek. Niektórych są, niektórych nie ma. No i czekamy, tam za mną jakieś baseny, o, jakieś inne hotele w tle. No i jeszcze mam 15 minut, więc za chwilę pójdziemy znowu zrobić check-in. Mam nadzieję, że tym razem już czas będzie dobry. To jest lobby, recepcja niedaleko. O, tam za tym słupem jest recepcja. My tu sobie czekamy. Mamy widok na basen. Teraz jest obiad, więc pewnie jest przerwa jakaś. Ale widzę, że leżaki nie są jakoś mocno pozajmowane. Jest ogólnie gorąco. Ze 30 stopni. Także fajnie. Czesiek już poszedł odbierać pokój. Także zaraz będziemy wchodzić. Dobra, dostaliśmy już pokój, także jedziemy. Co tutaj warte jest przypomnienia? Warte uwagi jest to, że za każdą godzinę późnego wymeldowania lub wcześniejszego zameldowania trzeba dopłacić 10 euro, czyli jeżeli na przykład autobus Was zabiera o 19 dopiero na lotnisko, to wymeldowanie oficjalne jest o 12, więc musicie dopłacić 70 euro, tak? O 7 godzin. Tak, warto o tym pamiętać. Wchodzimy do pokoju. Pokój wygląda bardzo ładnie, takie białe szafy. Tutaj też, tu jest pewnie lodówka. O, zobaczymy co w lodówce ciekawego słychać. Woda, jakiś soczek, napoje. Dobrze, dobrze. Czemu ja nie mogę? Mamy czajnik, herbatkę można sobie zrobić. Fajnie. Tu są trzy łóżka, tak. Balkon. Balkon też mamy. O. I mamy widok. Oj. Ło. Przeciąg. Firanka nam ucieka. Mamy od ulicy, tak jak chcieliśmy, bo wydaje nam się, że tutaj jest najciszej z tej strony. Mamy ładny widok na góry. Zobaczcie, tu byliśmy. Tak, tu byliśmy na soczku. Plac zabaw. Oj. Tak, tutaj jest też łazienka. Tutaj jest łazienka. No i pięknie to wygląda. Zestaw kosmetyków. Kibelek. Prysznic duży. No i fajnie. Tutaj jest konspekt. Jest nawet po polsku, także ciekawie. Proszę bardzo. A my teraz idziemy na poszukiwanie jedzenia.